Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć. I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie.